81 pokazuje, 80, 81 na 128 i 130 powinno być 55. 55 przy temperaturze silnika 80 stopni. Widzisz, jest 83 nawet. Rośnie. Czyli wychodzi poza skalę. Dlatego on tak, wiesz, zadymia na niebiesko. O, a jak weźmiesz teraz i zobaczysz temperaturę silnika, o, to temperatura jest 78 stopni. Dawka 2,4, 2,8 jest bardzo zła. Powinna być 3,4 przy tej temperaturze. No lipa jednym słowem. Trzeba to wszystko poustawiać. No i dawka jest 59, raczej kąsktrysku. 59, czyli mieści się tutaj przed 60, czyli jest bardzo dobrze. 59, 57, 60, 58. To jest po prostu kąsktrysku, jest bardzo dobrze ustawione. Silnik ma 80 ponad temperatury. A dawka paliwa jest 3,4. 3,6 idealnie sobie to ustawiłem. Temperatura widać 79 na 80 stopni już. I tak to wygląda. Jest idealnie ustawiony silnik. Teraz powinno auto hulać. Jeszcze przepływomierz jest troszkę uszkodzony. Przepływomierz pokazuje, muszę go wymienić, 310 powinno być 260. Strasznie skacze. Powinno iść, bo pokażę, jak skacze. Tutaj. Tu. I tu niżej. O. No zobacz, jak skacze. Powinien iść tak jak tutaj, przynajmniej tak delikatnie powinien. A widzę, co się dzieje. Masakra. Przepływka do wymiany. No i silnik zimny. A, kluczyki tu mam. Już przekręcam stacyjkę. O. Zobaczymy, jak pali. No, odpalił. Ale nie dymi już na niebiesko. Czarno. Czyli pali na strzała. Jest dobrze.